Przeciwnicy na tym poziomie nie powinni strzelać, bo nie widać pocisków. Nie widać ich, nic nie widzę. Siemano, cześć, witam. Kolejna gierka z waszych ulubionych starych, Final Mission. Tym razem przytuliłem gierkę z konsoli Famicom. Dlaczego tak? Jako dziecko ja tą grę miałem. Miałem tą grę na konsoli Pegasus. Na konsoli Pegasus, gdzie często wersje właśnie były japońskie, a ta japońska wersja jest po prostu trudniejsza. W oryginale amerykańskim gra nazywała się Scat. I'm a Scat Man. W wersji japońskiej mamy o połowę mniej żyć, bo 3 zamiast 6. Do tego, z tego co wiem, został usunięty bonus R, który te życia oddaje, ale głowy nie dam. A właściwie nie usunięty, tylko nie został dodany bonus R, który daje życie. Chociaż nie jestem pewien, to jeszcze sobie zobaczymy. Przejdźmy sobie do zabawy. Albo męczarni. Zobaczymy, jak wyjdzie. O, prepare for battle. To jest pierwsza różnica. O, w ogóle fajny efekt, że pioruny strzelają nawet jak jestem na pauzie. Pierwsza różnica jest taka, że przed każdym levelem w wersji amerykańskiej pojawiała się krótka cutscenka pokazująca jakby mapę i w którym miejscu jestem. Bo jako dziecko tej gry nie przeszedłem. Kolejna gra, której nie przeszedłem, tutaj ze względu na poziom trudności. Podobnie jak to było w przypadku Ninja Gaiden. Drugą różnicą, jak widzicie, mamy tutaj takie dwa śmieszne drony, które się poruszają. One się poruszają razem jak my się poruszamy. Nie wiem, czy to jesteście w stanie zaobserwować dobrze. No. Można te drony zablokować drugim przyciskiem, jako że nie mamy tutaj skoku. I one zostają wtedy w miejscu, strzelają w danym kierunku. W wersji amerykańskiej... Najpierw W chyba? Tak, W. Jest, poproszę. W wersji amerykańskiej te drony poruszały się automatycznie w prawo i w lewo. Tutaj one zależne są od naszej pozycji. Ich pozycja jest zależna od naszej. Więc w jakiś sposób musimy naszym ruchem powodować, że one się przesuną w miejsce, którego chcemy. Ja w ogóle grałem w tę grę po raz pierwszy, to byłem święcie przekonany, że to jest przez wzgląd na kolory naszych protagonistów, czyli kolor czerwony i kolor niebieski, że jest to kolejna część Contry. Traktowałem tę grę jako grę z serii Contra, no w sumie w jakiś sposób mamy tutaj widoczne podobieństwa, chociażby przez wzgląd na to, że właśnie nasi protagoniści mają odpowiednie kolory, ale też to, że łapiemy bonusy i w jakiś sposób fakt, że tracenie życia jest na bardzo podobnej zasadzie. To znaczy, mamy te wyraźne trzy paski, czyli możemy dostać dwa hity, trzeci nas zabija, potem wracamy do początku levela. Dokładnie tak jak w kontrze, tracimy, przy każdym hicie tracimy bonus, który aktualnie nosimy ze sobą, co też zostało zmienione w wersji amerykańskiej, tam takiej straty nie ma. Mamy tutaj też... Hop. Tak. Mamy trzy rodzaje strzelania, poza podstawowym oczywiście, które widzieliście na samym początku. Mamy laser, który jest tutaj bardzo szybki i precyzyjny. Mamy W, trochę szersze, ale zadające mniej obrażeń. I B, taką formę granatnika, który po prostu wszystko rozsadza. No i co? Jest to taka forma trochę face shootera, gdzie po prostu lecimy postacią, poruszamy się nią i musimy załatwić sobie dostęp do końca planszy, a następnie pokonać bossa. Standardowo, nic dodać, nic ująć, gramy podobnie jak w takie gry jak Life Force, tylko że naszym protagonistą jest zwykły gość, który jest ubrany w skafander. No i tyle słowem wstępu. Zobaczymy, jak mi ta gra pójdzie, bo tak jak mówię, nie przeszedłem jej za dzieciaka. Pamiętam, że ona była dla mnie niesamowicie ciężka. Oj, no i straciłem strzelanie, bo tak dobrze, zaraz będzie boss. No pamiętam, że ona była dla mnie strasznie ciężka za dzieciaka. Zobaczymy, czy taka ciężka pozostanie. Właśnie, pierwszy boss. Przydałoby mi się B jak cholera. Kurde, go nie mam. Mogę niszczyć te kule? Średnio, dobra. I raczej muszę się skupić na strzelaniu do bossa i unikaniu tych kul. Nie ma najmniejszego problemu. Dlatego B by mi się przydało, bo ja tutaj bardzo dużo czasu spędzam na unikaniu. Co za tym idzie, dobrze by było po prostu skupić się na unikach. Szlak. Coś mi zaczęło gadać w tle. Ja zacznę od początku? Tak, to jest największy problem tej gry. Te levele są całkiem długie. Zaczynamy je od początku, są dłuższe niż w końcu. Ja wcześniej odpaliłem sobie wspomnianego skata, żeby zobaczyć, jak sobie poradzę ze skatem. No ale jak tam było 6 żyć i nie traciło się bonusu w trafieniu przez wroga,
to nie było aż takiego problemu. Natomiast tutaj, no to każde trafienie bardzo, bardzo boli. Podobnie jak w kontrze zresztą, nie? Ja nawet cały swój tutorial do kontry, tę tak zwaną matematykę NES-a, którą sobie pozwoliłem popełnić, jak to się ładnie mówi, prowadziłem tak, jakby ktoś miał w ogóle nie tracić żyć. Bo stracenie życia i zostanie z tym podstawowym strzelaniem dla takiego bazowego gracza jest bardzo, bardzo trudne. Uważam, że to się nie powinno dziać w ogóle. Dobra, najważniejsze są te rzeczy, które się nie poruszają. O nie! Znowu, czy ja znowu straciłem dokładnie w tym samym momencie HP? Wystrzel, o! O tym zapomniałem! Rakiety, fuck. Dobra, udało się. Dostaliśmy jeszcze życie. Chyba bonusowe, nie? Nie, chyba nie. Dostałem... Nie, tak, zaraz dostałem obrażenia i mamy życie. Jest dobrze. Musiałem się skupić na chwilę, naprawdę. Dzięki za GG. W tej grze naprawdę nie ma wielu poziomów. Ale te poziomy są... No momentami jest ciężko, że tak ładnie powiem. I zdecydowanie brak utraty HP. Nasz te węże. Ostatnio graliśmy w grę Bakio Her. Tam się pojawiał przeciwnik, który będzie dokładnie, moim zdaniem, dokładnie jak boss tego poziomu. Tego tutaj, drugiego. Nie, to jest jeszcze... Ten przeciwnik to jest nic. Nie, ja na obecnego bossa będę potrzebował lasera. To może być W, ważne żeby to nie było B. Tutaj na bossie nie będzie, o właśnie, nienawidzę tego gościa, nienawidzę go. Jak dasz mu przeżyć pierwszy raz, to na 100% wystrzeli prosto w... Co ja straciłem? Gdzie? Co mnie trafiło? No i to jest kolejny problem. Nie wiem, czy widzicie takie momentami glitche graficzne, że niektóre pociski się chowają za niczym. Po prostu znikają. Wkurza mnie to strasznie. Laser to jest w ogóle jedyna broń, która właśnie strzela nieustannie. Że jest duży plus. O! Nienawidzę cię! Nienawidzę cię! Jezu, jak ja cię nie widzę. Tak, to jest bardzo dobra broń do czyszczenia, do czyszczenia planszy, natomiast jest wyjątkowo kiepska, jeśli chodzi o walkę z bossami, ten laser. Ale pozwoliłem sobie na niego, bo na tej planszy, na tym poziomie jest dość ciasno. A swoją drogą mówiłem, że w tej grze nie ma R-ki, która dawała życie. A teraz już jestem pewien, bo pamiętam, w którym miejscu jest R-ka w wersji... Zdziwiłem się ten dźwięk, a to był dźwięk, że dostałem HP i straciłem od razu HP. Kurde! Przy okazji teraz się przekonamy, ile mam continue. Dobra, strzelanie przez przeciwników jest boskie, jeśli chodzi o niektórych z nich. B i W. Nie, jestem na laserze, ewidentnie. Jakaś broń? L. Zarąbiście, dziękuję. Dobra, i teraz jest przeciwnik. Nie pamiętam, jak się na niego walczy. Będę się męczył. Muszę strzelać mu w łeb, to wiem. Dobra. Ważne, żeby się od... jak najdalej trzymać jego łba. Było blisko. Dawaj łepek, wężu! Dawaj łepek! I giń! Ja pamiętam, że regularnie brałem na tego bossa B. Tylko, że B miało taki problem, że jak on wystrzeliwał sterowaną rakietę, to ja nie mogłem nic z nią zrobić, jeśli nie sterowałem dobrze dronami. A to naprawdę nie jest proste, żeby sterować dobrze dronami. Ten level pamiętam aż za dobrze. Tak, cokolwiek tam mówisz, panie Rosjanie. Panie Rosjaninie. Panie Rosjaninie. Zostaję przy tym L. Bo tak szczerze, to ten level słabo pamiętam. Pamiętam tylko jedną rzecz z tego levela, bo na pewno tu byłem. Nie jestem pewien, czy go przeszedłem, to się okaże. Pamiętam z tego levela to, że będą tutaj takie działa laserowe, które będą się pojawiać z prawej strony i po prostu będą strzelały taką długą wiązką, która może mnie po prostu... No. Generalnie muszę wiedzieć, gdzie są, bo inaczej prawdopodobnie nimi dostanę. Problem jest taki, uwaga, że nie wiem. Nie pamiętam, za cholerę nie pamiętam,
gdzie dokładnie te lasery będą, więc muszę patrzeć na prawą stronę ekranu i liczyć. Uda mi się na nie zareagować. Warto wykorzystywać tutaj tą sztuczkę standardową, czyli że NES nie miał tak jakby ilości naboi, w sensie, żeby określić ilość naboi, jaką możesz wystrzelić naraz, no to sprawdza, ile naboi jest w danym momencie na ekranie. Więc dużo szybciej strzelasz. Dużo szybciej strzelasz, jeśli zbliżysz się do przeciwnika. Słyszycie to? No, tak trzeba robić. Tak trzeba robić. No, ten laser ewidentnie nie został najlepiej pomyślany, bo... No co, nie giniesz? O Jezus. Nie! Dobra, mam jakieś strzelanie, jest okej. Nie wiem, jak ja to przeżyłem. W sensie ze stratą tylko jednego życia. Ale bardzo długo udawało się unikać. Więc git. Dobra. Na 100% zaraz coś mi wyleci z prawej strony. W sensie jakiś laser się znowu pojawi. Ja tylko czekam, to nawet... To nie jest domniemanie, no, na 100%. To było pewne. O! Strzelasz. Tego działka krótkiego chyba się nie dało zniszczyć. To tak mi się coś kojarzy. To jest boss? A nie wiem nawet. Ciężko powiedzieć, ale się muzyka nie zmieniła, więc chyba nie. Nie, ewidentnie nie. Dobra. Nie zawadziłem. Ja w ogóle mam dużo żyć, jest dobrze, bo ja nie straciłem za dużo. Może ja popełniłem błąd za dzieciaka, że brałem to B. W sensie, że jednak tutaj istotniejsze niż przejście bossa jest dojście do bossa. S przyspiesza nam strzelanie standardowo. Znaczy standardowo. W kontrze to było R, żebym się zbliżał do bossa. Dobrze, że mi dają w ogóle bonusy przed bossem. Nie pamiętałem tego. Tego pana nie lubimy. W ogóle nie lubimy niczego, co strzela sterowanymi rakietami. Dobra, strzelamy go na dół. Dobra, to mi wygląda na bossa. O, tak chciałem. Co to robi? Czym ty jesteś? Przypomnij mi. Co? Halo! Aha. Dobra, kumam. A, w tę stronę. No dobra, okej. Dobra, to tu jestem teraz bezpieczny w takim razie, nie? A, nie, nie do końca. Nie do końca. To już po bossie? Ale straciłem dwa życia. Nie pamiętałem, jak on działa. God damn it. Fajny boss nawet. No, tylko że trzeba... Kurczę, ja wydaje mi się, że ciężko... Jak nie pamiętałem, co on robi, ciężko było go przejść. Nie pamiętam tego levela. Chyba mnie tu już nie było, wiecie? Widzicie? Dlatego nie lubię space shooterów. Ja za dzieciaka najwyraźniej sobie nie radziłem. Co? Kojarzę tę windę. Ona była w innej grze jakiejś? Czy to... Może w to grałem? Nie, dobra, ja już wiem, co tu się będzie działo. Pamiętam ten level, byłem tu i nie mogłem nigdy w niego grać, bo zaraz to zacznie szybko lecieć. I jak zacznie szybko lecieć, to będę nic nie widział, bo wszystko będzie mrygało, bardzo ciężko będzie dostrzec przeciwników, etc. O właśnie. Dobra, dawaj mi L. Nie byłem fanem takich broni, ale tu ewidentnie działają. No nic nie widzę, wszystko mi miga. Wszystko mi miga przed oczami, ja nie jestem w stanie rozróżnić, gdzie jest pocisk. Podoba mi się, że jednak dają ci taki tutorial w postaci tego, że pokazują ci tych przeciwników i co dokładnie oni będą robić. A potem wbijają cię na minę. I mówią, no to teraz graj w takich warunkach. Są tu takie rzeczy na ścianach, o właśnie. To ja widziałem, że ono wcześniej do mnie wystrzeliło. No właśnie, to mogę to przesuwać. To jest co jest? Mogę to zniszczyć? Mogę, dobra, git. Nawet muszę chyba, żeby pójść zajść dalej gdziekolwiek. Nie, chyba tego nie chcę. Dobra, wezmę. Wszystko lepsze niż to pytgadełko, co? Tak, mogę niszczyć to na ścianach łatwiej.
spoko, jest awowe. Wo, halo. Może L? W. W jest spoko też. Szerokie. Nie. W lepsze. Co? Halo! No! Ale się dałem. Dobra, nie ma tego na ściannika? Tu się za dużo dzieje, ja nie widzę, kiedy ten gość na ścianie jest. Fajna muzyka w ogóle, podoba mi się. W tym poziomie. Dajcie mi życie! Dobra, dzięki tej broni mogę się skupić na unikach, to jest spoko. Czy to hamuje? Nie hamuje! Życie! Mam życie! Dobra. Aż fuck. Za dużo życia to ma. Nie mogę, muszę tu używać innej broni. Tu muszę W. Auto mieć, muszę W mieć. Nie! D. Przeciwnicy na tym poziomie nie powinni strzelać, bo nie widać pocisków. Nie widać ich, nic nie widzę. Aha, jeszcze wylatują mi ze ściany. Ja nie zauważyłem tego wcześniej, bo nie byłem przy ścianie. O co się zabiłem? Zabiłem się o bonus się zabiłem. Bonus mnie zabija, jak go nie otworzę wcześniej. A z drugiej strony też był. Za dużo się dzieje na ekranie, nie dam rady. Ej, chyba mam nieskończoność continue, jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. O, ale się podziało? Nie tu. Nie tu, bo zaraz za ściany właśnie będą wylatywać typiarze. Dobra, co teraz będzie? A, no tak, zapomniałem! Teraz będą te wyrzutnie z prawej i z lewej, nie? Muszę je szybko zabić. Bo jak one zaczynają strzelać, to już trochę robi się problem. No dobra, jedną wystarczy zabić i mam już wystarczająco wtedy mocy przerobowych w mojej głowie, żeby sobie poradzić z resztą. Dwóch! Świetnie. Najgorszym problemem tego poziomu jest to, że trzeba śledzić to wszystko, co się dzieje. Nie widziałem nawet tego bonusa, a zdążyłem go zestrzelić jeszcze. Śmiesznie. Dobra. Powiedzcie mi, że to nie będzie bossa. Nie! Nie chcę już tego levela powtarzać! Nie chcę! O, zabił mnie ostatni. For fuck's sake! Pamiętałem, że ty stamtąd wylecisz, ziom. No ale... Miałeś zginąć! Moje L. Kurde, no złapałem się złapać! Dałem się złapać. To dobrze jest zaplanowane, gdzie dokładnie wylecą przeciwnicy. Był taki moment, gdzie... Nie zauważyłem tego. Myślałem, że to jest kolejny... No! Albo wóz, albo przewóz. Zawsze mnie trafi coś. Jak nie pocisk, którego nie zauważę, to przeciwnik, którego nie zauważę. One eternity later. Następna matematyka Nessa, mam nadzieję, że się pojawi... Zaraz jak wrócę z wakacji. Bo chciałem ją nawet wam wrzucić. Czekajcie. Bardzo nie chcę zginąć na tym poziomie już. Chciałem wam ją wrzucić, jak mnie nie będzie, ale pomyślałem, że jednak chciałbym zrobić z wami tryb premiery. What the hell? Łomatko! Jak ja ledwo tego uniknąłem, come on! Zabierz nas na wakacje. What the f... Halo! Ha, nie! Ajaj. Co jest z tym bossem? Ja piorniczę. Przygotowałem sobie drugą grę. Jakby nam za szybko poszło. No halo, czemu ty nie giniesz? Chwila, muszę oddech złapać.
Ja... Jezu, jak ja mam dość tego poziomu! Najgorsze jest to, że ja często powtarzam, jak mam dość jakiegoś poziomu, że on, ja mówię tak, on wcale nie jest trudny, tylko ja robię głupoty. Nie, on jest trudny w huk. No jest ciężki, jak ja 150. Muszę na pełnym skupieniu z pamięci po prostu wykonywać wszystkie czynności za każdym razem identycznie, a potem jeszcze pokonać tego bossa na koń. W Trzcinie, w Szczebrzeszynie, w Szczękach chrząszcza, trzeszczy miąższ. Czcza szczypawka, czka w Szczecinie. Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż. Fajne, ej, nie słyszałem całej tej rymowanki, fajne jest. Goddammit! Wreszcie! O mój Boże! Dzięki za dżdżiki, czwarty poziom zrobiony. Jest piąty! Ja już nie chcę... Nie chcę piątego! What the hell? Matko, ledwo go zabiłem. Dobra, muszę widzieć... What the... Co jest? Halo! Co to jest za trajektoria pocisku? Kto i czemu to wymyślił? Dobra, no on tylko zajmuje trochę ekranu, ale na dobrą sprawę to mi... Moim zdaniem dostałem, ale... Ale niech będzie, możemy debatować. To się mogło źle skończyć, bardzo! Nie, kółkarz! Fuck. Dobra, no. Trzeba po prostu pamiętać, co i dokładnie gdzie wypada i się pojawia, nie? To jest jedyny sposób na to, żeby wszystko tutaj... O! O! Dobra, 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 żyję. O! Ty, no dostałem po czapeczce jak nic, nie? Ta gra jest dla mnie bardzo łaskawa za tym podejściem. Ooo, stąd przyleci! Zamiast się skupiać na tym, żeby przejść koniecznie za jak najszybszym razem, to powinienem się zacząć skupiać na tym, żeby zapamiętywać te sekwencje. Nice. Nie! Ooo! Farcik! Moim zdaniem zmrnęło mnie po główce, ale dobrze. Wo! What the hell? Co jest? Ale ledwo tego uniknąłem. Pamiętam, że tutaj dostałem zabłąkanym pociskiem. Trudno się tego unika, no latają jakoś randomowo, ja nie wiem. No znajdzie drogę, no. Miłość drogę zna. Poprowadzi mnie przez świat. Szybko, szybki odwrót kamery. What the hell? Halo, ziom, nie. Uff, zapamiętałem teraz cały ten poziom. No. Mogę popełnić jakiś błąd, oczywiście, że mogę. Zawsze można popełnić jakiś błąd. No tu mnie jeszcze nie było, no to się nie spodziewałem, że dokładnie tak to się wydarzy. Tu na pewno jeszcze jakiś laser strzeli, bo tu jest taka pusta przestrzeń, idealna, żeby się coś odbijało. Nie! Szlak by to trafił. Czy to boss? Tak, boss, no. Ale zginę, nie? Co jest? Ale creepy shit. Okej. Dobra. I got it. Dzięki. To jeszcze raz. Raczej tego nie przejdę, tak szczerze wam powiem. Teraz tego nie przejdę. Nie zabiję go. Zapomniałem o tym. Okay.
przeszedłem? Zabiłem go? Zabiłem go? To koniec? Nie ma jakiejś drugiej formy? A to cutscenka jakaś? Koniec gry? Ooooooo! Bonusowa godzinka, ja zawsze... O fuck, jak dobrze! Jak dobrze! Ale ja uwielbiam tą satysfakcję po ukończeniu takiej trudniejszej gry, niesamowite to jest. Ale się dobrze bawiłem, słuchajcie. Słuchajcie, poszło gorzej niż myślałem, standardowo, tak jak było w przypadku Adventure Island 1. Zamiast 3 godzin, które miałem na to poświęcić, myślałem, że zajmie mi to 2, zajęło mi to 4, więc... Generalnie nie fajnie, ale gra nostalgiczna dla mnie i cieszę się, że w takiej formie jak ja osobiście ją znałem, czyli w tej japońskiej Final Mission, w tej wersji trudniejszej, udało mi się ją ukończyć i będę miał po wszystkie czasy wreszcie spokój z myślą o tym, że ta gra istniała i że tej gry nie ukończyłem. Przy okazji muszę przyznać, że jak na Space Shootera, była to gra bardzo przyjemna. Co prawda no, miała te problemy, które wszystkie Space Shootery dla mnie mają, czyli to, że nie da się szybciej przejść poziomu niż to, jak szybko porusza się ekran. Natomiast absolutnie dała mi mnóstwo frajdy i przez te 4 godziny tylko na levelu 4 miałem okrutnie zszargane nerwy. Dzięki wam bardzo, że byliście i widzimy się przy okazji następnej starej gry. Nie wiem kiedy, mam wrażenie, że teraz znowu będzie chwila przerwy, ale nic straconego. Czekajcie, jeśli nie na to, to na matematykę NES-a. Widzę się tam z wami już jako Gentler 2. Na razie.